Siemano Bąble, widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie zrobimy taki króciutki i treściwy poradnik, jak latać na gumie z jedną ręką. Ale najpierw zrobimy sobie parę modyfikacji, żeby ten odcinek nie wyglądał jak każdy inny poradnik. Więc co, zabieramy sprzęt na stanowisko i lecimy. Zaczynamy. Dzisiaj sobie trochę poćwiczymy. Zrobimy sobie taki poradniczek, jak latać na gumie z jedną ręką. Myślę, że wielu się przyda, bo sam się uczyłem tego dosyć długi czas, ale nigdy nie obierałem sobie takiej drogi, że tak powiem, normalnej, bardzo sensownej. Także no, teraz to mi nic kłopotu zbytnio nie sprawia, taka jazda. Zrobiliśmy sobie też parę modów w garażu, mianowicie kamerę sobie przyczepiłem do błotnika z przodu na taśmie, ale to najsensowniejszy sposób do przymocowania i na taśmie klejącej i na selfie sticku, bo miałem ją kiedyś na przylepcu, no to mi szybko odpadła. A tak to daje radę. Podstawą do takich treningów... Jedziemy sobie tędy. Słuchajcie, podstawą do takich treningów, do prób zrobienia one handa, a potem można to przeobrazić w scrape handa, czy to tak... No dobra, będę mówił po polsku, nie? Podstawą zrobienia gumy z jedną ręką jest... podstawą jest podstawa, czyli, a podstawą wszystkiego jest po prostu, no już w miarę ogarnięta guma. Taka zwykła, normalna, że lecicie, no nie? I tam w miarę ogarniacie ten hebel. A czy radziłbym ogarnąć ten hebel lepiej? Nie radziłbym próbować puszczać ręki, jeżeli macie hebel ogarnięty tak, że żeby po prostu się nim tylko ratujecie, nie. Przyhamujecie sobie. No jedna ręka to tak nie bardzo. Od razu leci wtedy shimmy. Chyba, że macie jakąś małą prędkość, to po prostu was motocykl po opadnięciu rzuci na bok. Kiedyś miałem filmiki, jak ja się uczyłem. Też za bardzo wtedy ogarniałem hamulca, tylko po prostu, no po prostu chciałem sobie spróbować te one handy, wiadomo, że widziało się na YouTubie, ktoś tak robi, wow, jakie to jest zajebiste, to ja też chcę tak zrobić. Ogarniamy sobie jakąś fajną dróżkę i lecimy. Lecimy sobie na taką zajebistą dróżkę. Znaczy zajebistą, to mało powiedziane. Na razie stopujemy nagrywanie w jednej i w drugiej, bo baterii nie wiadomo na ile starczy, a jednak chciałbym dokończyć dzisiaj ten poradnik. Więc widzimy się na miejscu. Dobra, polataliśmy chwilę, ale nadszedł czas na trochę teorii, bo jak wiadomo, praktyka praktyką. Ćwiczyć można wszędzie, tylko wiadomo to, że tuż też się liczy teoria, aby to poprawnie wykonać. Co jest nam potrzebne? Teoretycznie to jest potrzebne nam to samo, co przyjeździe na zwykłej gumie, czyli korekta hamulcem, korekta gazem i na dodatek poza zwykłą gumą, znaczy na zwykłej gumie mamy punkt zaparcia na kierownicy, a tutaj niestety puszczamy jedną rękę, więc ten punkt zaparcia musi się zmienić. Musimy sobie po prostu zorganizować jakiś punkt zaczepienia, który nas będzie dociskał do siedzenia i będzie sprawiał po prostu, że z niego nie spadniemy. W moim przypadku najoptymalniejszym rozwiązaniem jest po prostu położenie sobie nogi pod podnóżek. W ten sposób możecie sobie ten punkt zaparcia znaleźć gdzie chcecie. Widziałem też, że niektórzy po prostu wbijają następny bieg, zapierają się o tą dźwignię. Nie, no to według mnie jest to trochę bez sensu, bo słyszałem, że te KTM-y to mają nawet wytrzymałe te wodziki, ale ja bym wolał nie próbować jednak zaczepiać się o dźwignię. Chociaż kiedyś próbowałem, wam powiem, kiedyś próbowałem, ale wygodniej mi jest po prostu zahaczyć się o podnóżek, nie? Bo wtedy noga idzie niżej i macie też ten punkt zaparcia na lewej stronie motocykla, nie? Bo jak siedzicie i macie normalnie, to siedzicie tylko dupą, a jak dacie sobie nogę niżej, no to też uda i wszystko się zapiera, więc możecie sobie też do tego dołożyć zawieszenie się na kierownicy po prostu. Widziałem też, że niektórzy też tak robią. Sam osobiście
osobiście też tego używam, ale tylko wtedy, kiedy mam nogę pod podnóżkiem, bo jednak trochę nie ufam temu i w razie czego jakbym chciał szybko kierownicę wyprostować, bo spadam z tej gumy, na przykład obrotów brakuje albo coś, no to wiadomo, że kierownicę trzeba prostować, żeby nie wpaść w szimi. Więc to teorię już znacie, kręcacie kierownicę jak najbardziej się da w prawą stronę i po prostu macie ten punkt zawieszenia. Postaram się to wam zademonstrować za chwilę. Mam nadzieję, że wszyscy to w miarę przyjęli do siebie, że to jednak jest do ogarnięcia. I wiadomo, że też będzie was psychika tutaj blokować trochę. Mnie też również blokowała przed tym puszczeniem łapy psychika i to bardzo mocno. Czas na trochę praktyki. Podbijacie sobie na gumę. Punkt zaczepienia na dole. Puszczacie łapę. Ciężko nie jest, tylko będzie was trzymać do tego psychika. Więc tak, szał. Chwila, ja muszę sobie go wyprostować trochę. I punkt zaczepienia na dole. Oj, i łatwo, łatwo. Wtedy łapiecie z powrotem kierę. No i potem to jest tylko kwestia balansowania ciałem, nie? Wiadomo, im większy pion, tym dalej ujedziecie. Dużo filozofii tutaj nie ma. Wszystko jest proste, tylko wiadomo, trzeba przełamać się psychicznie, no i trochę poćwiczyć. Guma. Punkt zaczepienia. I lecicie. Spodnie mi lecą. O, zapomniałem jeszcze dodać, jak macie luźne spodnie, to będzie wam ciężej, bo jednak spodnie będą przyklejone do kanapy, ale wam te spodnie będą się ściągać. Strzał z klamy. Punkt zaczepienia. No i nie jest tak ciężko, nie jest tak ciężko. Znacie już podstawy takie, zostaje wam tylko trening. Trenujcie, no i łączcie te triki jakoś ze sobą. Normalna guma, puszczacie łapę. Wszystko jest spoko. Teraz na stojaka sobie spróbujemy. Nie jest takie trudne wszystko, o ile macie dużo wolnej przestrzeni, bo ja tu wiadomo, długo nie ujadę, bo droga jest pochyła, jest trochę wąska, no i ściąga troszkę na prawą stronę. To też nie będę tak świrował, że wiecie. Więc to by było na tyle. Ja się z wami mogę pożegnać.